Cześć widzowie. Kolejny dzień spędzony z drzwiami. Mało miejsca w łóżku, ale jakoś dałem radę. Zapraszam do oglądania odcinka. Taki mam widok z rana za oknem i chyba bardzo ładna pogoda. A jaka temperatura za drzwiami? 22,5 stopnia w aucie, 43,5 na pełnym słońcu. Także solar ładuje na maksa. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No rzeczywiście, super. Przez te drzwi do sauny jakieś 10 cm mniej miałem na łóżku i mimo wszystko się wyspałem, także dobrze. Love me tender, love me sweet, never let me go. Jak Elvis trochę, dobra. Ponieważ wczoraj cały dzień poszukiwałem, później jechałem 100 km po te drzwi, później cały czas oczywiście nagrywałem odcinek. Dodatkowo zrobiłem transmisję live wieczorem i dość mocny trening. No i montowałem po nocy, także dzisiaj się dobrze wyspałem i potrzebuję czegoś, żeby ożyć. I tym czymś będzie takie dziadostwo. Ja to już kiedyś piłem, ale w małej puszce jest 180 mg kofeiny, czyli tak jak normalnie jest w dużym energetyku, takim 500 ml. No i to jest drink BCA, także aminokwasy rozgałęzione, izoleucyna, leucyna, walina, jakieś witaminki, no i dużo, dużo kofeiny. Także po tym będę latał. Ale ładne te domki w oddali. Tu fiacik, tam kobielisko, idę wam je pokażę. Niewielkie. Ale poziom wody spadł, także może być fajnie. A jeszcze zobaczcie, jaki widok z tej strony. Przepiękny. Jak się robi pompki na kamieniach, to nie jest zbyt dobry pomysł, bo wrzyna się to i bolą potem kostki. Dobra, wreszcie się zebrałem, sprzęt jest, rękawice są, lecę szukać. Zapraszam na podsumowanie, pierwsze dzisiaj. Nie ma źle. Biżuterię razy 3, miedź, srebro, srebro. Fajnie. Kolczyk kot i kolczyk z cyrkoniami, bardzo fajnie. Na kolejne kąpielisko mam dokładnie 66 km, także znowu zmieniam lokalizację i zobaczymy, czy może wreszcie wyjdzie coś ciekawszego. Widzimy się na miejscu. In povertà mia lieta sala del gran signore. Rimediti d'amore, per sogno, per chimiere e per castel in aria, l'anima militaria. Ojej, tęsknię troszkę za operą. Jak ja lubię takie przejazdy pośrodku tych skał, to jest coś niesamowitego, jaka jest przyjemność z jazdy w takim momencie. Wielki parking, także na pewno dużo ludzi jest w sezonie. I tu mamy Lechmijärven u Imaranta. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. A wygląda tak, całkiem przyzwoicie. Ale tam są drążki, także idę się podciągnąć parę razy. Po sezonie nikogo nie ma, a zobaczcie. Klasa toalety. Jest wszystko. Bieżąca woda, czyściutko, naprawdę, no, bajeczka do treningu, wszystko czego dusza zapragnie. No i fajnie, kąpielisko mi się bardzo podoba, bo jest duży obszar do poszukiwań. Wydaje się, że dość szybko się pogłębia, ale to mniejsza z tym. Biorę sprzęt, zobaczmy, czy tutaj będzie złoto. Thank you.
parking, a mówi, wejdę na chwilę, bo patrzcie, jaki klimatyczny kawałek lasu. Jest kładka, jakaś ścieżka. Uwielbiam. O Jezu, las to jest dla mnie mistrzostwo świata. Super. Dobra, rozbieram się z całego tego Majdanu, bo zgrzałem się trochę, mimo wszystko, że wieje i tak dalej, ale dzisiaj wyjątkowo ciepły dzień. Podsumowanko, wreszcie jakoś to wygląda, zaczyna wyglądać. Ten guciek to jest 0,1 grama sreberko 925, najmniejszy jaki znalazłem w życiu. Ładny srebrny kolczyk, 60 eurocentów, 10 penia, jakieś pierdoły, no i ta bransoleta. Bardzo ładna, ominięta przez innego poszukiwacza. Niestety jest z jakiegoś mosiądzu, z jakiegoś takiego dziwnego materiału, nie jest srebro. No ale mogłaby być złota. Sygnał numer 4. Teraz będę miał taki widok z auta i biorę się za wszykowanie pierwszego posiłku dzisiaj. A będzie to 400 gram mięsa mielonego. Szelman. No i oczywiście mój fart, zobaczcie. Cały parking, 10 hektarów normalnie, widzicie to? Pusty. Ja zaparkowałem na samym końcu, no i typ musiał przyjechać specjalnie, kurde, po prawej, w jedyne miejsce, żeby mieć 5 metrów bliżej do plaży, żeby no mi przeszkadzać w jedzeniu. No super. Mniejsza z tym, mięsko się robi, dobrze doprawione. I do tego będzie grillowana cebulka. Ostatnio kupiłem, strasznie mi zasmakowało i będzie takie ciekawe połączenie. Ale się pięknie zrobiło. Super. I to połączenie z grillowaną cebulką, ależ dobre. I coś takiego to będzie tyle kalorii, że na cały dzień poszukiwań mi starczy. Pojedzone, także lecę na kolejne kąpielisko. 200 metrów, skręć w lewo. Skręcę w lewo, a pogoda bardzo fajna. Dojechałem do kąpieliska, na górze jest parking. Mam towarzystwo dwóch te czwóreczek, czy tam te piąteczek. Ładne boisko do siatkówki, przebierania. No i jest małe, klimatyczne, bardzo ładne kąpielisko. No i nie pozostaje mi nic innego, tylko wziąć wykrywacz i może tym razem znaleźć złoto, co? Wikstrand Badstrand. Tak wygląda parking. A tu mój obszar pracy. W ogóle jeżeli chodzi o strój, to zakładam spodnie dresowe i kalesony takie termiczne, żeby było ciepło, skarpetki, ocieplacze filcowe i jest git. Podoba mi się ten baniak na wodę, żeby się od razu grzała. Fajny system. Niestety, kolejne jezioro, gdzie o efektach można zapomnieć, także zmieniam miejscówkę i zaraz kieruję się znowu na Zatokę Botnicką. Zobaczymy, czy w słonych kąpieliskach, takich mniejszych, coś się uda znaleźć. Ależ cudowna droga, po raz drugi. No, to mi się podoba niesłychanie. A wam, kochani, napiszcie w komentarzach, czy taka trasa wam by się podobała, czy nie bardzo. Piękna pogoda, piękne kąpielisko. No i tylko Equinox, sito i do pracy. A oto jedyny sygnał na tak dużym kąpielisku. Sygnał numer 2. Nie mam pojęcia, od czego to jest. Wydaje się z mosiądzu. Jak przeczyszczę, raczej na pewno mosiądz. No ale co powiecie? Jeden sygnał na taki obszar. Wybrałem teraz kąpielisko. 15 km przez taką drogę w środku lasu jadę. No i bardzo daleko od jakiejkolwiek cywilizacji, nic tu nie ma, żadnych domków. No i mam nadzieję, że poszukiwaczom się nie chciało dojechać. Chociaż kurde, no wszystko jest to tak przeszukiwane, że trafić kąpielisko, gdzie cokolwiek będzie wychodziło, no to graniczy z cudem, ale zobaczymy. Może teraz, no bo widzicie, nic nie ma, tylko las, droga i Opalski wyruszył. Niewielki parking w pobliżu kąpieliska. Las, ładnie pachnie. Ciekawe, czy są grzyby. Już wam pokazuję, jak wygląda kąpielisko. Tu sobie siadacie na ławeczce i taki widok macie.
Miejsce wygląda naprawdę bardzo fajnie. Nie pozostaje mi nic innego, niż tym razem spróbować wreszcie coś wyciągnąć z tej wody, bo to ileż można jeździć bez efektów. Nawet kamerę nie brałem, bo nie sądziłem, że cokolwiek będzie. 5 monet, 30-peniówki Suomi Finland, 25 eurocentów i to była bransoletka jakaś stara, rozwolna z miedzi. Dobra, kieruję się na ostatnią plażę, na ostatnie kąpielisko w dniu dzisiejszym. Bardzo duże, także szanse są troszeczkę większe. No i zobaczymy, czy coś wyjdzie, czy nie. Fajnie, bo pogoda dzisiaj jest przepiękna, także mimo, że nie ma znalezisk, to morale i tak są dość mocno poprawione. A teraz szukam stacji benzynowej, bo mam już rezerwę. Ta baba jedzie jak potłuczona, trzeba ją wyprzedzić. O, zobaczyłem drążek, także muszę skorzystać. Podsumowanie tego kąpieliska. Can you see? Bring it back, don't take it away from me because you don't know what it means to me. Kochani, dzięki serdecznie za wytrwanie do końca odcinka. Znalezisk nie ma, ale piękny kraj, piękne widoki i tego się trzymajmy. Wszystkiego dobrego. Nie zapominajcie o subskrypcji, łapce i tak dalej, i tak dalej. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć!